No cześć, witajcie, Serafin Ekspedycja z tej strony. Dzisiaj taka fajna wyprawa, super pogoda, bardzo dopisała. Zaczynam w takiej malowniczej miejscowości Rycerka. Tutaj jest naprawdę bardzo dziko. Tam słychać piły tarczowe, ale wiesz, tutaj konie też jeżdżą tam daleko, daleko hen. Po drugiej stronie ulicy widać konia, zaprzęg konny, którym tutaj mieszkańcy się posługują. No dzisiaj myślę, że fajna bardzo ekspedycja, na rycerzową będę się wybierał. Droga z Krakowa ze Skoczowa, tam były jakieś roboty drogowe w drodze, ale dało się dojechać. Także idę. No tutaj jestem, od razu zaczynam wędrówkę takiego ciekawego pomnika. Czerwona gwiazda. To jest ku czci partyzanta, który tutaj polega, ale zaskakuje ta czerwona gwiazda. No ja ruszam w plener. No dzisiaj jestem pod wrażeniem i na próbach nowej nawigacji. Mapa turystyczna.pl. Tutaj można się przemieszczać. No jak widać, w bardzo takich skrajnych miejscach, tu nie ma żadnego szlaku, jest taki wąwóz po rzeczce i nawigacja bardzo precyzyjnie prowadzi. A kiedyś jak się dorobię kamery takiej sportowej, to pokażę, jak to wygląda wszystko na komórce. No a teraz przemieszczam się właśnie takim wąwozem. Idę w kierunku na szczyt Muńcow, to jest ponad 1100 metrów nad poziom morza, tam jest rezerwat, a później na słynną Rycerzową. A tymczasem droga się wspina, bardzo fajnie. Tutaj jestem w takim miejscu, gdzie jest piękna panorama. Jak widać, okoliczne szczyty nie są ośnieżone, te wyższe, troszeczkę tam śniegu na nich zostało. No widoczność wspaniała, taka korona szczytowa. No tak właśnie to wygląda, pięknie tutaj same szczyty, tak jak mówiłem, tam w głębi ośnieżony, tutaj miasto w dole, tam znowu ośnieżone szczyty, a tutaj jest prawdopodobnie, przypuszczam, ten wysoki szczyt, do tutaj co mamy tutaj, to według mnie będzie właśnie Muńcą, rezerwat Muńcą i Muńcą 1100 metrów. Idę dalej. No wydaje mi się, że trafiłem na esencję Beskidu niemalże. Piękna panorama. Z każdej strony mamy szczyty. Niesamowicie to wygląda. Tam ośnieżone szczyty. No i ja podążam cały czas dalej. Takie punkt obserwacyjny na zwierząt. Tam taka droga z kolei wije się. No cudownie. Tutaj to jest przepiękny. Strzał w dziesiątkę. Ludzie, no tutaj musicie szukać tej drogi, bo to polecam ściągnięcie traku, który powstaje właśnie w tym momencie. Tam u góry, tego nie będzie widać, bo to jeszcze nie aż taki sprzęt, no? Ale gdzieś według mnie tu jest krzyż. To jest szczyt Bendoszka, tam też będę dzisiaj się przemieszczał. A ja sobie idę dalej. Teraz właśnie tutaj szedłem do takiej ścieżynki, jak widać, a tutaj jest ten znak. Tu oczywiście nikogo przede mną nie było. No widać, że to jest wszystko świeże. No i powiem tak, szybkie podsumowanie teraz pierwszych chwil z nawigacją mapa turystyczna. Powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem mapy turystycznej. Jest bardzo precyzyjna. Muszę w domu popracować nad tematem, jak nanosić traki na nią, żeby je widzieć, a niekoniecznie, żeby to były tylko szlaki, bo ta aplikacja jest tak zrobiona, że pokazuje punkty przejścia tylko między szlakami, no ale może też traki, właśnie tak teraz się przemieszczam, że to jest takie miejsce, gdzie tutaj nie ma szlaku, to pierwsze oznaczenie, które się dopiero tutaj pojawiło. No trasa też mi się wysypało tutaj, coś tam się blokuje w tym. Idę dalej. Powiem wam, że cudownie tak iść jest i przecierać szlak przede mną kompletnie biało. Nikt nie stąpał w ogóle jeszcze teraz w tym roku. No cały czas jest właśnie tak teraz widać, o, śnieżek bieluteńki i trasa do góry. No idę właśnie czerwony szlak, cały czas dziewiczo tutaj, a tu się chyba trochę śnie, o, tam są sarny po lewej, ale już uciekły, często się przemykają tutaj, tam jakieś zabudowanie już są. Cały czas mam po Muńcą, według mnie po lewej, ten duży szczyt. Tam się zasłonił, to teraz jest
ja sobie idę tam, stamtąd przyszedłem. No i tam na ten szczyt będę się wybierał do góry. Jest niewidoczny. Ciekawe, co to są te zabudowania tutaj. No teraz idę takim miejscem, co mówiłem, jakieś takie dość tajemnicze to miejsce. Tu domy są, ale pusto. I tutaj chyba nie mieszka, jest nieobecny. Cały czas taka ścieżka. Idę i podziwiam tę konstrukcję. Cały czas tą drogą jest takie chałupa tajemniczo. Nie idę dalej, dopiero 5 km przeszedłem w godzinę 20. To całkiem niezły wynik. A tam dalej droga się pnie. O i szczyt Muncem, to ten szczyt tutaj. Coś mnie głody dopadły, więc znalazłem takie miejsce, kociołek. Chyba nie użyję go, mam ciepłą herbatę, ale siądę sobie tutaj. O, z widokiem na tej rzeczce. To jest zamknięte, chyba to nikogo nie ma w ogóle. No więc chyba nie będę nikomu przeszkadzał szczególnie. Ptaszki śpiewają, a ja się posilę tutaj. Tam później podążę na dół. No teraz jestem w miejscowości Mlada Chora, tu jest Chyżubacy. Ciekawy punkt. Nie pukaj, bo i tak nikt nie usłyszy. Otrze buty, właź witamy. Jestem u sąsiada. Karteczka w drzwiach. A to jest miejscowość Mlada Chora, taki przysiółek bardziej. Jest piękny kościółek. To zwierzę tam jest koń. Piesek. Tutaj do rozstaju szlaków dochodzę. No tutaj jestem trochę zaprafowany tym, bo znalazłem konika, który po prostu się leży sobie. No nie jest to zbyt typowa pozycja dla koni, z reguły stoją, nie wiem, chyba jest taki trochę przeziębiony konik. Leży, wypoczywa sobie. No mam nadzieję, że nic mu się nie dzieje, że jest wszystko ok. A to jest ta miejscowość Mlada Chora. Ją opuszczam i będę się na dół przemieszczał, tam gdzieś między tą dolinę. No, ja sobie teraz idę, szedłem do wodospadu, nie do wodospadu, tylko do rezerwatu Muńcą. Tam w tle widać bardzo piękne, urokliwe krajobrazy, szczyty i pasma. Więc ja sobie idę dalej, cały czas tam. Teraz widzę z tyłu za mną, widać właśnie o, tam hen na szczyt Muńcą, 1100 ileś tam metrów nad poziom morza. No i tak. Ja spróbowałem selfie sticka. W drodze dalej na Muńcą. Czasem nawigacje się sprawdzają, ten maps, nie maps, tylko mapa turystyczna, bardzo fajnie, bardzo czuły i dokładnie prowadzi. Także warte polecenia i uwagi. No cześć, witajcie ponownie. Wyszedłem na szczyt Kotarz, 1107 metrów nad poziom morza. I jeszcze czeka mnie szczyt Muncą. Tutaj już fajne śniegowe warunki. Tak, widać mnóstwo śniegu. Znaczy na mnóstwo, jest trochę śniegu. Ostre teraz wyjście, cały czas pod górę. A ja idę dalej na ten szczyt, który tam gdzieś powinien być, między za tymi drzewami widoczny. No i to chyba jest Muńca. Przede mną taka piękna drożyna, o, jak widać. Kładę sobie na szczyt. Idę. No i tu chyba będzie już tam jeszcze ślisko. Tutaj. No i mamy chyba Muńców. Pozdrawiam wycieczkę oglądających, którzy do tej pory oglądają. Film na pewno będzie długi. No i mamy szczyt. Rezerwat Muńców. Beczki Drzwiecki. O i takie mamy widoki tutaj w nagrodę za dotarcie do tego miejsca. Ojej, zapadam. Tutaj jest jakieś oznakowanie. A tu jest śniegu pełno.
Krakowic. Zajęło dotarcie około 3 godzin. Jest jakieś niecałe 11 km do tego miejsca. A później ja zmierzam na Rycerzową. Zobaczymy jeszcze, czy mi się uda. No jednak założyłem raki. Te nachylenia są dosyć duże. Tam z Przełęczy Kocierskiej przyszedłem, a idę w kierunku Wielkiej Rycerzowej jeszcze 12 km. No i teraz schodzę już z Rycerzowej. Minąłem przed chwilą, ale nie dało się tam nagrywać, bo byli jacyś ludzie. Tam nie ma widoków żadnych, a tutaj całkiem fajnie to wszystko wygląda. O, jak widać teraz. Tam w oddali widać Tatry, bardzo dobra widoczność jest. Nie wiem, na ile tu w tym urządzeniu widać. Ja teraz w dół tutaj będę schodził. Troszkę tu jest nachylenie duże, ale mam raki cały czas założone, jest bardzo fajnie. No i tak to sobie zasuwam. Teraz szukam zejścia, już idę tak obrudowo, żeby dobić się do jakiejś drogi, ale tu już drogę. Ładnie się zapadłem. Jest jakaś droga, to idę sobie tą drogę. Tak, tu idę. No idę. Kończy się powoli trasa. Kończy się też dzień powoli. Tam słoneczko pięknie zachodzi. Stamtąd przyszedłem. No i też ograniczyłem trasę, jednak apetyt był ogromny, ale za duża by to była trasa i na pewno bym po zmroku już wracał. Teraz już idę chyba 8 km cały czas taką drogą asfaltową. Dzięki temu mogę szybko podejść, a już za 700 metrów jestem na mecie swojej wyprawy. 28 km prawie trasa, bardzo fajna, polecam, trasa bez cenzury.